Chcesz kupić grę taniej? Nie ma promocji na Steam? Wpadnij i kup grę na Instant Gaming. Link w opisie. Siemaneczko! Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Ryczek i witam was kochani w... Słuchajcie, kolejnym odcinku, kolejnym naszym spotkaniu. W takim filmie właśnie podsumowującym dany miesiąc, słuchajcie. Cieszę się, że słuchajcie, idzie to już tak głęb w łeb, że powróciłem do mojego stylu nagrywania, że filmy pojawiają się tak, jak powinny się pojawiać, więc z tego powodu, no nie ukrywam, ale bardzo się cieszę i nie ukrywam, że cieszę się też z tego, że podsumowanie miesiąca z miesiąca czerwca pojawia się właśnie teraz, ponieważ z maja również się pojawił, więc w miarę wracamy już do regularności i do takich filmów na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule tego filmu i po tym, co już wam powiedziałam na samym wstępie, dzisiaj podsumowujemy sobie czerwiec pod względem moich planów, moich celów, rzeczy, które chciałam wykonać w 2023, to wiemy, ale że w miesiącu po prostu czerwiec. Nie ukrywam, że w ogóle dla mnie czerwiec był takim trochę trudnym miesiącem pod względem takim, że ja w czerwcu, nie będę ukrywał, ale kiedy miałem urlop, to tak naprawdę zaniedbałem totalnie wszystko. Jakby ta sytuacja z tym urlopem jakby totalnie mnie odcięła. Ja też chciałam zrobić sobie taki chill of the day. Po prostu chciałam sobie chillować. Nie ukrywam, że już po powrocie z urlopu totalnie nie zaglądałam do tego notatnika, bo zdarza mi się, że słuchajcie, jak ja mam taki po prostu dzień, te takie co dwa dni sobie tam zaglądam, o co by można byłoby zrobić i sobie planuję, że na przykład tego i tego dnia zrobię to i to i to, żeby dany cel, który jest załóżmy na dany miesiąc, wykonać. No ale tutaj jeśli chodzi właśnie o czerwiec, no niestety, no muszę wam powiedzieć, że dużo rzeczy jest niezrobionych, niezaliczonych, więc żyję taką nadzieją, że lipiec będzie o wiele lepszym miesiącem, że słuchajcie, w lipcu pociśniemy z takimi zaległościami, które chciałam wykonać wcześniej, chciałam wykonać w czerwcu, czy też w poprzednich jeszcze miesiącach, a po prostu zwlekam tym i zwlekam, z czego, no nie cieszę się, nie ukrywam, no chciałabym mieć to zrobione, a po prostu nie mam w sobie tyle motywacji, tyle chęci i tak dalej. Ja jestem taką osobą, która sama siebie nie zmusza. Jeżeli ja nie mam ochoty, nie mam chęci, to ja po prostu tego nie robię. Tak samo i z filmami na YouTube. Doskonale wiecie, że po urlopie już miałam wrócić do YouTube'a, gdzieś tam znowu była przerwa. Odcinek z Eurotracka pojawia się dopiero w ten weekend, więc słuchajcie, no jest tych zaległości trochę. Ja nie ukrywam, trochę przez to, że zdemotywowała mnie pewna sytuacja w pracy ze względu na, no jakby sytuację, która w pracy się dzieje. Trochę mnie to tak zdemotywowało, ale no słuchajcie, no zmiany dzieją się i będą się działy. No na szczęście jest, słuchajcie, dobrze i mam nadzieję, że to dobrze będzie się utrzymywało przez dłużej. Ja troszkę byłem smutny przez kilka dni, jakby no była taka konferencja w pracy, no i się dowiedziałam nieciekawych rzeczy, gdzie musiałam to sobie wszystko przetrawić, przeanalizować, zastanowić się nad tym wszystkim i tak dalej. Ja nie ukrywam, ja z firmą, gdzie pracuję, jestem trochę zżyty, pracuję tam już kilka lat. I nie ukrywam, nie chciałbym zmieniać pracy ze względu na ludzi, z którymi pracuję, ze względu na atmosferę w pracy i tak dalej, która jest dla mnie, no nie ukrywam, ale bardzo ważna. Więc trochę taka sytuacja, która działa się w moim życiu prywatnym, spowodowała to, że zaniedbałem działania na YouTube, słuchajcie, i dlatego troszkę to tak wyglądało, jak wyglądało. Mam nadzieję, że już w lipcu faktycznie wracamy do nagrań, do publikacji filmów, do transmisji na żywo, że wszystko pojawiało się tak, jak być powinno. Więc mam nadzieję, że to się, słuchajcie, uda, że będę zadowolony z tego lipca, bo tak jak mówiłem, no z czerwca jestem słabo jestem zadowolony. Jak w sumie widzicie, nagrywam to w scenerii wieczornej, bo świeci normalnie światło, które mam u góry, świeci nade mną mini softbox, który na mnie świeci, pewnie widzicie taką tarczkę. Ale słuchajcie, nie dało rady tego inaczej nagrać, nie dało rady tego wcześniej. Znaczy, ja mam nagrany materiał, tylko nie dość, że w połowie padła bateria, to już musiałam po prostu lecieć z domu, więc słuchajcie, no był to taki intensywny ten tydzień ze względu na to, że moja mama chodzi na rehabilitację, no i trzeba tą moją mamuśkę zawieźć na tą rehabilitację. Więc nie ukrywam, że każdego dnia wsiadam do samochodu, jadę ją po prostu zawieźć na tą rehabilitację. Więc no,
słuchajcie, dzieje się w tym tygodniu, ale na szczęście to już ostatni tydzień i już kolejnego tygodnia, gdzie będę mieć na popołudniowe zmiany, poranną zmianę będę miał wolną, będę mógł sobie tutaj działać. Nagrać ten materiał miałam 2 dni wcześniej, no ale takie były sytuacje, jakie były, że ja musiałam sobie ujechać i nie było opcji, żeby po prostu no, nagrać to szybciej. Ale nie ukrywam, czy jest źle, słuchajcie, wydaje mi się, że ładna sceneria, mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. Na podglądzie, jak sobie tak zerkam, to widzę, że to fajnie wygląda, więc mam nadzieję, że finalnie jako film na YouTube też to będzie fajnie wyglądało. Klasycznie i standardowo podpowiedzi w moim telefonie, bo z głowy wam bym tego nie powiedział. Jeśli chodzi o podsumowanie czerwca, klasycznie jest to seria, którą chcę wam zaprezentować plany, które udało się lub nie udało się zrealizować w poprzednim miesiącu, czyli w tym przypadku w czerwcu. Plany na każdy miesiąc planuję na początku danego miesiąca i tak jak teraz mamy lipiec, zaplanowałam sobie, usiadłam sobie, słuchajcie, w weekend tydzień temu, sobie zacząłem planować, zacząłem sobie, wiecie, patrzeć, jakie miałam plany na czerwiec, co udało mi się zrobić, co nie udało mi się zrobić i zacząłem już też planować lipiec. I stricte lipiec mam już tak zaplanowany i już ten weekend będę już z tych moich planów coś już robił, już sobie zapisałam, że w sobotę zrobić to i to, żeby po prostu nie stać w miejscu i po prostu realizować to, co chciałbym tutaj jakby ogarnąć w tej kwestii, więc no, plany już są, a to już jest duży plus. Ponadto przeanalizujemy moje największe wydatki w tym miesiącu, korzystając z aplikacji Spendę i właśnie tutaj niestety tego nie zrobimy ze względu na to, że podczas mojego urlopu jakby zaprzestałam w ogóle zapisywania w aplikacji czegokolwiek, słuchajcie, zacząłem, potem stwierdziłam, Boże kochany, to będzie pisania i pisania, gofry, lody, coś tam, zapiekanka, nie wiem, obiad, kolacja. Tego byłoby totalnie za dużo, żebym ja siedział i każdą tą czynność zapisywał. Dlatego sobie ten temat w ogóle odpuściłem. Żałuję trochę tego, że na przykład nie zrobiłem screena przed, nie zrobiłem screena po. Do końca to też nie tak, bo wziąłem trochę pieniędzy tam, gdzie miałam odłożone właśnie na typowo podróże, na wyjazdy. I tak ciężko byłoby mi to jakoś tak fajnie skumulować. Ostatecznie pewnie by tutaj ustawił na aplikacji spędę, trochę byłoby na minusie. Bo ja nie wiem, ile ja do końca płaciłem, ile do końca tam było, trochę było na ogarnięcie samochodu i tak dalej, więc no ciężko mi by było wprowadzić teraz wszystkie moje wydatki w tej aplikacji. Dlatego jakby totalnie to zaniedbałam i zaniedbałam to w sumie do teraz, bo nie ukrywam, stwierdziłem, że nie będę zapisywać coś, czego tak naprawdę no nie wiem, ile jest aktualnie jakby kasy. Znaczy wiem, ile jest aktualnie kasy, ale stwierdziłem, dobra, poczekam, słuchajcie, do wypłaty, która będzie, no, już lada moment, może dzisiaj, może w poniedziałek. Zobaczymy, jak tam, wiecie, księgowa tam ogarnie pieniążki. Ale właśnie od tego momentu, kiedy dostanę przelew na konto, to wtedy sobie wrócę do działania z aplikacją Spendę. Dlatego dzisiaj o aplikacji Spendę, o moich wydatkach sobie dzisiaj po prostu nie porozmawiamy. Na sam koniec wspomnę również o statystykach na moim kanale YouTube, bo nie ukrywam, no, ciekawie się prezentują. Niestety bardzo skupiłem się nad moimi celami. Niestety? Znaczy inaczej. Skupiłem się nad moimi celami przed urlopem, ale już niestety po urlopie wiele rzeczy po prostu zaniedbałam. I to już wam powiedziałam na samym wstępie tego filmu. W pracy też trochę się podziało i trochę zniechęciło mnie do czegokolwiek, dlatego również była przerwa z odcinkami na moim kanale, mimo że była przerwa tygodniowa. Ze względu na mój urlop, na mój wyjazd, to gdzieś tam te pojedyncze filmy też się nie pojawiały na moim kanale. To dlatego na YouTubie też bywało słabo, więc mam nadzieję, że już lipiec idzie z przytupem. Po nagraniu tego filmu uzupełnię aplikację Spendę, by być już na bieżąco. Czyli po prostu po nagraniu tego filmu, czy no po prostu jak dostanę już wypłatę, to jakby odejmę sobie kwotę, którą mam w aplikacji Spendę, do tej kwoty, żeby zgadzała się z aplikacją bankową po prostu, tak żeby to i to było na równi, żeby to mi się tutaj wszystko zgadzało. Dobra, przejdźmy może już do moich planów, lecimy osobiste. Kontynuować planowanie każdego dnia w zeszycie, no i tego niestety nie zrobiłem, znaczy kontynuowałam na samym początku. Pojechałam na urlop, chłop w ogóle zapomniał zeszycie, wróciłem z urlopu, to też totalnie zaniedbałam zeszyt. Teraz się cieszę, bo siedzę, zapisuję w tym zeszycie, co zrobić każdego dnia,
Dlatego jeśli chodzi o lipiec, to w tym kierunku działam. Niestety w czerwcu nie zapisywałam, więc tego sobie nie odhaczam. Wystawić ubrania na Vinted, to też niestety nie. W szafie dalej cicho leżą również w worku, więc no muszę się za to wziąć, by wystawić te rzeczy, trochę pozbyć się tych ciuchów w mojej szafie, więc to też nie jest zrobione. Wystawić kartę graficzną oraz zasilacz na Onyxie i tego również nie zrobiłem. Słuchajcie, widzę, leżą dwa pudełka, wystarczyłoby je, tak wiecie, troszkę wyczyścić, zrobić foteczkę, wrzucić na Onyxa, sprzedać i tyle. No to niezaliczone. Zrobić porządek w dokumentach. I tu o dziwo, słuchajcie, to zrobiłem ze względu na to, że zająłam się tym już, słuchajcie, przed moim urlopem. Tym się zająłam, usiadłam do tego, mówię, dobra, lecimy z tym koksem. Fakt, robiłam to może z 3 dni, ale zrobiłem, mam w miarę porządek w dokumentach, z czego się bardzo cieszę, więc to mam zaliczone. Ogarnąć aplikację w telefonie. I o dziwo, słuchajcie, też się tym zająłam. Jakiś tam jeden wieczór na to, słuchajcie, poświęciłem, ogarnąłem aplikację, ogarnąłem nową tapetę w telefonie i tak dalej, więc w sumie mogę wam pokazać, jak to tu wygląda. W sumie zobaczycie, o której to nagrywam. No i to jest właśnie klasyk u mnie, że mimo że kończę pracę o tej 21, wrócę sobie do domu, no to jeśli nie ma live'a, no to jakby robię sobie herbatkę, idę się wykąpać, tak wiecie, chill. Tak jak jest live'ik, no to zaraz odpalam live'a. No to jak mam ten taki chill, to ja z tego chillu chcę skorzystać, bo nie ukrywam, nogi mnie bolą od, wiecie, pracowania, odchodzenia i tak dalej. Więc po prostu chciałabym, żeby moje nogi odpoczęły i dopiero właśnie gdzieś tak bliżej 23, bliżej północy, dlatego wtedy dla was, słuchajcie, nagrywam. Ale przejdźmy sobie może po kolei, jeśli chodzi o stronę główną, jeśli tak to mógłbym nazwać, to wygląda to, słuchajcie, tak. Mój nowy samochodzik, godzina, tutaj mamy, słuchajcie, jakby budzik, teraz jest trochę przejaśnione niestety, budzik, Spotify i pogoda. Jak sobie odblokujemy telefon, to po prostu mam piękne zdjęcie, słuchajcie, z mojego wyjazdu z Międzyzdroi. U góry mam, słuchajcie, godzinę i na dole aplikacje, z których prawdopodobnie bardzo często korzystam, więc to. Jak przejdziemy sobie na prawą stronę, to słuchajcie, podzieliłem to sobie w końcu i mam to tak sobie fajnie podzielone. Wrzucę wam oczywiście screena na social media, na zakupy, na online, na jedzenie, podróże, narzędzia, Google, zdjęcia i moja aplikacja bankowa ICO. I tak sobie to porozkładałem, podziałałem, słuchajcie, pobrałem jakieś tam inne aplikacje, jeśli chodzi o stację paliw. Wiem, że muszę pobrać bodajże chyba nową aplikację Lotosa, bo teraz nie będzie Lotos, tylko będzie MOL, więc też musiałbym, słuchajcie, pobrać właśnie tą aplikację, bo ja tankuję na Lotosie, choć nie ukrywam, już ostatnio pobrałem CycleClay i pobrałem, słuchajcie, Orlen Vitali, więc słuchajcie, no mam te przeróżne, słuchajcie, aplikacje, więc tu zrobiłem sobie elegancki porządek, z czego się ogromnie cieszę, że się w końcu tym zająłem. Zapisywać wydatki w aplikacji Spender, no niestety, niezaliczone, tak jak wam już wspomniałam wcześniej, po prostu zaprzestałem zapisywania tych wszystkich moich wydatków ze względu na urlop, a już po urlopie to się zapomniało, po prostu. Zablokować notatek w Międzyzdrojach i to zrobiłem, bo do tych Międzyzdroi ostatecznie pojechałem na wyjazd i spędziłem fajne 4 dni. Byłem na tym urlopie, ale nie ukrywam, brakuje mi, ja chcę jeszcze raz pojechać, więc naprawdę urlop był mega fajny, z czego się ogromnie cieszę. Zawieźć ubrania do lumpeksu, tego niestety jeszcze nie zrobiłem. Mam ciuszki w specjalnym, osobnym worku, które będą typowo ciuchy, żeby zawieźć do lumpeksu, bo tam jest, u nas jest taki lumpeks, gdzie można przynieść rzeczy i za to dostajemy pieniążki lub jakąś kartę podarunkową do tego lumpa w jakiejś tam określonej kwocie, nie? Więc no, to jest mega fajna sprawa, dlatego stwierdziłem, że zaniosę ciuchy, których po prostu nie używam i po prostu uważam, że jakby do sprzedania się tak zbytnio nie nadają. Naprawić i przygotować samochód do sprzedania i nie ukrywam, jeśli chodzi o Opla. Trochę żeśmy podziałali w tej kwestii, jest naprawdę, wydaje mi się, że dość dobrze ogarnięty. Ogarnąłem, odkurzyłem, umyłem go, ale pewnie jeszcze zrobię to jeszcze raz. Z takich, wiecie, spraw kosmetycznych wyczyściłem tam, co gdzieś tam odstawało, coś tam brzydko wyglądało, tam gdzieś tam pod tego. Ostatecznie muszę powiedzieć, że w sumie mogę to zaliczyć. Tak naprawdę brakuje mi zamówić żarówki, wymienić żarówki, słuchajcie, w obrotościomierzu, bo tam się niestety przypaliły prawdopodobnie, więc to byłoby do ogarnięcia, ale uważam, że to mam, słuchajcie, zaliczone. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o osobiste rzeczy. Przejdźmy sobie do YouTube'a.
Słuchajcie, jeśli chodzi o YouTube'a, zaplanować kalendarz publikacji. Zaliczone, zaplanowałem. Nagrać podsumowanie miesiąca maj również pojawił się w poprzednim miesiącu, znaczy w czerwcu pojawił się filmik dotyczący maja. To było. Montować vlogi z urlopu i niestety za to się, słuchajcie, nie wziąłem totalnie jakby... zlałem ten temat, stwierdziłem, a palcie licho. I wezmę się za to prawdopodobnie właśnie w ten weekend, który będzie. Zaplanować publikację zdjęć na moim Instagramie 2 razy w tygodniu. No i niestety tego też nie zrobiłem, mimo że mam kilka takich świeżych, fajnych zdjęć. Nie dość, że Instagrama sobie oczyściłem z tych starych zdjęć, to stwierdziłem, że fajnie byłoby znowu wrócić do tego Instagrama. Ale no niestety nie zrobiłem tego w czerwcu. Nie ukrywam, chciałbym się za to wziąć teraz w lipcu. Nie wiem, czy właśnie zdjęcia 2 razy w tygodniu, czy zdjęcia na przykład raz w tygodniu. Także po prostu coś na tym Instagramie się po prostu działo. Więc tu sobie nie zaznaczam, nagrać serię testuję. I to był okres, kiedy ja planowałem powrót serii testuję. Wręcz, planowałam to, żeby ta seria pojawiała się w każdy poniedziałek. W każdy poniedziałek, słuchajcie. Ale no nie wiem, powiem wam szczerze, potem chciałam to trochę nagrać, jak będę na urlopie. Potem jakoś, nie wiem, nie zlekceważyłam, ale po prostu stwierdziłem, że nie mam ochoty takie coś nagrywać. Nie wiem, szkoda, bo naprawdę miałam fajne pomysły, to były faktycznie nowinki, nowości i tak dalej. Ja nie ukrywam, wciąż w domu jest ta siatka z tym, do serii testuję i w końcu się za to wezmę, w końcu wam to opublikuję, bo nie ukrywam, te rzeczy troszkę już u mnie leżą, a no kurczę, no wypadałoby już nagrać. No, niestety nie zrealizowałam tego, a szkoda, bo nie ukrywam, że fajne były plany, jakieś nowe hot dogi z żabki, jakieś tam inne rzeczy, chmura, burza, lody ekipy, no, dobyło tego trochę i no nie pykło, też wiecie, kasa. Ja też się nie spodziewałam, że na przykład w czerwcu kupię samochód, nie, więc to też troszkę mi odcięło, pieniężnie też troszkę musiałam wydać kasy, to co miałam gdzieś tam odłożone, to niestety wszystko poszło, nie dość, że na urlop, to jeszcze właśnie na ten nowy samochód, słuchajcie, więc no, tak niestety było, dlatego żadny nowy odcinek z serii testuje się nie pojawił na kanale. Lecimy dalej, zdrowe. No i tutaj ćwiczenia z Moniką Kołkowską 1 raz w tygodniu, to się niestety nie udało. Pamiętam, że na początku, słuchajcie, miesiąca zrobiłam bodajże 2 ćwiczenia. Zresztą już wam powiem, już tu patrzę. Trening, tu mamy treningi. I teraz tak, jeśli chodzi o ćwiczenia z Moniką Kołkowską, to ostatnio robiłem 30 maja i 8 czerwca. To są 2 dni, kiedy zrobiłem te treningi. No to w czerwcu tak faktycznie to zrobiłem tylko 1 trening, więc no słabo. Tak samo dotyczy się kolejnej kategorii, czyli trening na rowerze, również tego nie zrobiłem, ostatnio 4 czerwca i tak naprawdę temat ucichł, więc no niestety też to zlekceważyłem, więc jeśli chodzi o ćwiczenia i trening, to niestety nie zrobiłem. Pokonywać dziennie powyżej 6 do 8 tysięcy kroków i to, słuchajcie, zrobiłem. Z tego, co patrzyłam właśnie w aplikacji, tak sobie zerkałem, no to średnio, bo ciężko tak określić każdego dnia, ile faktycznie było tych kroków. Ja nie ukrywam, w ogóle robię tych kroków zdecydowanie więcej spaceruję. Nie korzystam, albo rzadko korzystam z windy, jeżeli naprawdę jestem zmęczony, jadę windą. Ale jeśli na przykład jest ok i tak dalej, tak najbardziej używam schodów, czy to pójście w górę, czy to też w dół. No nie mogę teraz tego znaleźć, holender jasny. No, pod kroki to było. O, i zobaczcie, porównując sobie na przykład, o, kwiecień, tu o, o kwiecień, tu mamy 6158 średnio, potem mamy maj 6886, a potem mamy czerwiec i faktycznie widzę tą różnicę, bo jest ponad 8201 kroków, więc tych kroków zdecydowanie jest więcej. To też, słuchajcie, przez to, że byłam na tym urlopie, ja nie ukrywam, na urlopie bardzo dużo spacerowałam, bo właśnie taki był cel tego urlopu, żeby nie siedzieć dupą na plaży i plackiem, chociaż pogoda nie była tak sprzyjająca, żeby siedzieć na plaży, tylko bardziej chodzić i spacerować, to uważam, że naprawdę w czerwcu bardzo fajnie, średnio 8201 kroków było, więc naprawdę good.
Lecimy dalej zażywać i zakupić suplementy diety. Niestety tego nie zrobiłem. Ostatnio suplementy diety i w ogóle jeżeli chodzi o moje zdrowie i tak dalej, to ostatnio chyba na urlopie brałem. I teraz po prostu ten temat zaniedbałem, więc no muszę do tego po prostu wrócić. Tygodniowa kontrola wagi w aplikacji ZepLife i niestety tego też nie zrobiłem. Słuchajcie, nie kontrolowałem tej wagi. Ostatni zapis, jeśli chodzi o wagę, 30 maj, a potem był, słuchajcie, 8 czerwiec. Więc no niestety nic nie zapisywałam w tej kwestii, więc nie było żadnej kontroli tygodniowej w aplikacji ZepLife, więc to jakby nie pykło, jak być powinno. I schudnąć, słuchajcie, 5 kg, tego też się nie udało, bo schudłem tylko kilogram, więc pewnie za dużej różnicy nie widać. O aplikacji Spendy nie będę mówić, bo słuchajcie, tak jak wam wspomniałam wcześniej, po prostu nic nie zapisywałam, jeśli chodzi o tą aplikację. Przejdźmy może śmiało już do YouTube'a, słuchajcie, jeśli chodzi o YouTube. To w tym miesiącu mój kanał uzyskał 65 subskrypcji. Piękny wynik w porównaniu do innych miesięcy, bo na przykład jeśli chodzi o poprzednie miesiące, to tych subskrypcji było może 5, raptem może 10, więc no, widać taki malutki, taki cip, progresik więcej, więc spoko. Kanał zyskał trochę mniej wyświetleń, bo 10,7 tysiąca wyświetleń, w tym 8,8 na filmach, 1,8 tysiąca wyświetleń na live'ach, 61 wyświetleń na shortach i 2,8 tysięcy wyświetleń na postach. I dla mnie w ogóle wielkim szokiem są posty, że posty tak się oglądają. Znaczy, tak po prostu korzystacie z tej karty społeczności, co jest dla mnie takie, o wow, fajnie. Jeśli chodzi o wspierających w maju, to jest w maju, w czerwcu, Arek, to źle napisałam. Liczba wspierających w czerwcu to 9 osób. Jeśli chodzi o przychody, to w czerwcu kanał zarobił bardzo podobnie jak w poprzednim miesiącu, czyli w maju. I powiem wam, trochę się zdziwiłem, jeśli chodzi o zarobki, bo nie ukrywajmy, że trochę mniej było filmów na kanale w czerwcu, dobrze mówię, w czerwcu, więcej było chyba w maju, a i tak kanał zarobił podobnie, więc... Więc no, byłem wzdeczka zdziwiony. I to nam został ostatni temat, czyli chodzi o donaty. Chciałbym również podziękować wszystkim donatującym przez Tipli. Niestety nie będę dzisiaj miał rozpiski top donatora, ponieważ zapomniałem na sam koniec miesiąca zapisać sobie top donatów miesiąca i nie jestem w stanie teraz określić, kto wydał najwięcej w tym miesiącu. Dlatego chciałbym wam wszystkim bardzo mocno podziękować za wsparcie, czy też w formie wsparcia kanału, czy też w formie właśnie donate'ów, bo naprawdę dzięki temu przyczyniacie się do tego, że gdzieś mogę wyjechać na wczasy, albo po prostu nagrywać dla was filmiki. To było wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie czerwca. Nie ukrywam, nie jest za dużo zrobione i nie ukrywam, że na pewno będę z tym walczył w lipcu. Jeśli chodzi o ćwiczenie, no to w tym na przykład pierwszym tygodniu to totalnie jakby out, bo no totalnie nie było kiedy. Jakby mimo, że ja mam na przykład na 14, na 15, to mnie nie ma w tym domu, jestem u rodziców ciągle. Ja już mojej mamie mówię, mamo, jest u ciebie praktycznie codziennie. Codziennie jestem, naprawdę i no niestety siła wyższa gdzieś tam. Trzeba rodzicom pomóc, oni mi pomagają, ja pomagam im, więc no to jest wiadome, że no przecież nie zostawi tej kobiety samej, nie? No właśnie. Dlatego no jeśli chodzi o to zdrowie i tak dalej, trochę to zaniedbałem i dalej zaniedbuję, ale mam nadzieję, że już od poniedziałku będzie good i gdzieś tam sobie wybiorę fajny dzień, czy to wtorek, czy środa, bo przeważnie właśnie w środku tygodnia. Wezmę sobie takie ćwiczenia z Moniką Kołakowską, jeszcze raz będziemy ćwiczyć, jeszcze raz, słuchajcie, zrobimy to, co chciałam zrealizować o wiele, wiele wcześniej. Schudnąć, pewnie nie schudnę, albo schudnę bardzo minimalnie, ale do przyszłych wakacji. Może będzie troszkę brzuska rzucę. Zobaczę, słuchajcie, mam nadzieję, że tak. Byłoby mega, mega fajnie w tej kwestii. No i co? Słuchajcie, to było wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał z podsumowaniem. Mam nadzieję, że jakościowo fajnie to, słuchajcie, wygląda. Mimo wszystko, że nagrywam to, jak widzieliście, no... Dzień, kiedy dla was publikuję, a jest po prostu to po północy, więc wow, a jeszcze czeka mnie montaż, więc trochę pracy mnie jeszcze czeka. No i co? Ja z tego miejsca się z wami żegnam. Do zobaczenia. Widzimy się już w kolejnych filmach na moim kanale, na transmisjach na żywo. A jeśli chodzi o podsumowanie, to widzimy się po prostu za miesiąc na podsumowaniu lipca, oczywiście. Ja uciekam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć i pa, pa.